metrem. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że Państwo chcecie OFN. Nie. Nie, a to dobrze, słucham. O metrze. Proszę Państwa. Rozumiem, że problem referendum jest problemem kluczowym. Jak Państwo wiecie, zgłosiłem projekt, aby referendum się odbyło. Referendum się odbyło. Ważne jest, mieszkańcy zadecydowali w czterech kwestiach w taki sposób, jak zadecydowali, to znaczy przeciwko igrzyskom i za pozostałymi trzema pytaniami. W związku z powyższym odnośnie do punktu pierwszego. Dzisiaj zaczynamy rozmowy z Komitetem Olimpijskim odnośnie pokazania ścieżki, jak należy się wycofać z projektu igrzyska. Natomiast gdy idzie o pozostałe trzy pytania, będą one mogły być uwzględnione w projekcie budżetu na 2015. Mam tyle wstępu, jeżeli Państwo... Panie Prezydent, może jeszcze... To tak jak Pan Prezydent powiedział, teraz oczywiście zgodnie z tym też, co informowaliśmy przy okazji zmienienia zarządu w Komitecie Konkursowym Kraków 2022, były możliwe dwa scenariusze. Jeden scenariusz związany z pozytywnym rozstrzygnięciem referendum i wtedy tak czy siak ze zmianą przedstawicieli zarządu z kontynuacją procesu. Drugi scenariusz przy referendum ważnym na nie, związany z likwidacją samego stowarzyszenia i zamknięciem całego procesu, rozliczeniem całego procesu. W związku z tym rozpoczynamy realizację tego drugiego scenariusza, do którego jesteśmy przygotowani. Posiedzenie zarządu odbędzie się w najbliższą środę, gdzie zapadną wszystkie stosowne decyzje. Tak czy siak zgodnie z prawem walne zgromadzenie podejmie uchwałę zwołane w czerwcu, zarówno o przyjęciu bilansu za rok 2013, sprawozdania merytorycznego, jak i bilansu zamknięcia i zostanie złożony do KRS-u wniosek o likwidację stowarzyszenia. Czy ma Pan poczucie przegrany, porażki? Proszę Państwa, ja się zwróciłem do mieszkańców o to, aby to referendum się odbyło. W związku z powyższym godziłem się albo na takie rozwiązanie. Uważam, że źle się stało, żeby była jasność, ale mieszkańcy decydują. Panie Prezydencie, ile nas kosztowało z tej pory to, co zrobiliśmy przez przygotowanie? Tak jak podawaliśmy, w ubiegłym roku to była, jeżeli chodzi o zaangażowanie Gminy Miejskiej Kraków, kwota ponad 500 000 zł. W tym roku na ten proces mieliśmy przeznaczone 3 970 000, z czego ponad 1/3 została wydana. Dokładny wynik finansowy będziemy znali też po rozliczeniu ostatecznym w Komitecie Konkursowym, bo część tych środków to była składka przekazana do Komitetu, która na pewno nie w pełni została wykorzystana. I ta różnica w składce będzie zwrócona zarówno do Gminy Miejskiej Kraków, jak i do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego tworzących projekt. My będziemy Państwu sprawozdawać wszystkie dane finansowe na bieżąco. Chciałem tylko powiedzieć, że była kontrola wydawania tych środków w Gminie Miejskiej. Nie ma zastrzeżeń co do stosowania.